Klechty domowe o Stolemach. Czyta Beata Joanna Sieniuto. Dawnymi czasy, jeszcze nim na ziemiach pomorskich panował Sambor i Mestwin, chodziły po ziemi kaszubskiej Stolemy. Były to olbrzymy, obdarzone niezwykłą siłą. Nic się ich sile oprzeć nie mogło. Ani morze, ani bór, a cóż dopiero ludzie. Stolem, gdy zechciał, mógł wyrwać w lesie drzewo z korzeniami, jakby to były polne kwiatuszki. Mógł przenosić góry z miejsca na miejsce, jak worki kartofli. I jednym uderzeniem pięści burzyć domostwa ludzkie i kościoły. Gdy uderzył człowieka, człowiek padał na ziemię jak mucha. Byli tak ogromnego wzrostu, że mogli przejść zatokę wbród. Stolemowie trzymali się brzegu morskiego i przechadzali wieczorem po piasku, podpierając na kijach, którymi były stare, mocne dęby. Tam, gdzie stąpnęli potężną stopą, powstawały wyrwy i dziury. Gdy mieli pragnienie, pili wodę z rzeki, a wtedy rzeka wysychała w łożysku. Ludzie się ich bardzo bali i gdy Stolem w wiosce się pojawił, zamykano co prędzej okna i drzwi chałup, ściągano suszące się na palach sieci, aby ich przez psoty nie poplątał. Ukrywano wiosła w zaroślach i kto zdążył, ten łódź zakopywał w ziemi. Złe olbrzymy, szczególnie na łodzie rybackie, były łase. Dużo też widać w wioskach rybackich na Helu po dziś dzień takich do połowy zakopanych w ziemię łodzi, które ratowano w ten sposób przed Stolemami. Nieraz, gdy przechodzili obok kwitnących sadów, jednym oddechem strząsali z drzew kwiaty. Gdy porozumiewali się między sobą, można było przy sztylu, czyli ciszy morskiej, słyszeć ich głosy o parę mil, a wówczas powstawał taki szum, iż ludzie w pobliżu mieszkający nie rozumieli własnych słów. Stolemy unikały ludzi i w rzadkich tylko okolicznościach zbliżały się do ludzkich siedzib. Natomiast żyły w wielkiej przyjaźni ze smętkami i w porozumieniu z nimi niejedną wyrządzały ludziom psotę, mówiąc, że za podszeptem Stolema, który jest jeszcze mędrszy od diabła, stała się raz pod kamieńcem następująca przygoda. Pewien pasterz, który codziennie gnał owce na pastwisko, znajdujące się po drugiej stronie Szczecińskiego jeziora, a więc okrążać je musiał i nakładać ogromny szmat drogi, poszedł do diabła i prosił, by mu dał na to radę. Diabeł przyrzekł pasterzowi, że wybuduje tamę, po której będzie mógł bezpiecznie przyganiać swe owce na drugi brzeg jeziora, ale za to żądał, by mu pasterz zapisał swoją duszę. Pasterz się na to zgodził, a diabeł przy pomocy Stolemów zaraz się wziął do roboty i jął znosić kamienie. Wszystkie Stolemy z całej okolicy mu w tym pomagały, dźwigając po kilkanaście wielkich głazów naraz w garści, jakby to były drobne orzeszki. Ale gdy nad ranem tama już miała być gotowa i brakowało w niej tylko jednego wielkiego kamienia, pasterz przeląkł się, że będzie musiał oddać duszę diabłu. Klasnął więc w ręce, a wtedy jak na komendę wszystkie kury we wsi zaczęły piać i ludzie zbudzili się. Spłoszyły się Stolemy i rozbiegły na wszystkie strony, łamiąc trzaskiem po drodze gałęzie, przewracając drzewa i krusząc mosty. A Stolem, który dźwigał ostatni wielki głaz, upuścił go w miejscu, gdzie leży po dziś dzień. I od tego kamienia wieś przybrała nazwę Kamieniec. Tama zaś zapadła się w Szczecińskim jeziorze tak głęboko, że tylko bardzo pogodnego dnia można ją widzieć w czystej wodzie. W tej oto wiosce żyła w owych czasach piękna córka wójta, którą sobie jeden Stolem upodobał i pragnął ją pojąć za żonę. Obiecywał, że zagarnie dla niej z morza najpiękniejsze okręty, pełne zagranicznego towaru i uczyni ją wielką panią. Włóczył się koło wójtowej zagrody nieraz pod wieczór i wczesnym rankiem, zaglądał przez okna do wnętrza domu,
ale bał się wejść, bo mógłby swoją potężną osobą dom wójta rozsadzić. Zdobył się jednak raz na odwagę, usiłując głos swój uczynić tak cichym, by go się dziewczyna nie przelękła, jął prosić i nakłaniać, by wyszła ku niemu o zmierzchu nad morze. Ale dziewczyna, zobaczywszy Stolema wspartego na dębie, zakryła oczy i patrzeć na niego nie chciała. Prędzej twoją nie będę, aż nie przeniesiesz lasu z tego pagórka za rzekę. Powiedziała o tak, aby się od niego odczepić. Dobrze, huknął Stolem. A ludzie, usłyszawszy jego głos, myśleli, że to się grzmot odezwał za borem. Pracował przez całą noc w pocie czoła, przenosząc przez rzekę sosnę po sosnie, buk po buku, brzozę po brzozie. Woda chlupotała pod jego stopami, a ludzie, budząc się ze snu, myśleli, że wylew rzeki się zbliża. O świcie cały las był przeniesiony razem z wrzosami, z paprocią, a nawet z krzaczkami czarnych jagód. Wtedy Stolem zapukał do okna dziewczyny. Naturalnie, choć chciał zastukać najdelikatniej, stłukł zaraz szybę i dziewczyna, zła na Stolema, nie chciała z nim nawet gadać. Uff, jakaś ty niedobra! Wyjąknął Stolem, sapiąc ciężko ze zmęczenia. Oddech jego wpadł do izby jak wicher, tak iż się w niej zakołotało, ze ścian pospadały na ziemię obrazki i przewróciła się kołyska z najmłodszym synkiem wójta. Idź precz! Zawołała rozgniewana dziewczyna. Ani przychodź prędzej, jak nie zniesiesz w jedną noc całej tej góry, która kościół zasłania. I zatknęła okno pierzyną, bo oddech olbrzyma wciskał się jak wicher do chaty. Stolen zabrał się zaraz do pracy i w pocie czoła cierpliwie grudka po grudce, kamień po kamieniu z góry znosił i wrzucał do morza. Tak się przy tej pracy zasapał, że z oddechu jego powstał wielki suchy wicher, morze się wzdęło i rybacy, którzy wypłynęli na połów, myśleli, że to ich ostatnia chwila się zbliża i że w morzu potoną razem z łodziami i sieciami, które są całym ich dobytkiem. Ale nad ranem uciszyła się zawieja i uspokoiły spienione fale Bałtyku, a Stolem na palcach, potem zlany, przybliżył się do heczy wójtowej. Zniosłem już górę dla ciebie, spojrzyj, już śladu z niej nie ma. I usypałem ci ścieżkę, którą pójdziesz prosto do kościoła. Teraz musisz już moją zostać. I patrzył na nią błagalnie. Ale dziewczyna odwróciła się od Stolema ze strachem i powiedziała: Nie zostanę twoją, bo przez ciebie omal, że moi bracia nie utonęli dziś w morzu. A zresztą, kto wie? Uśmiechnęła się chytrze, bo się chciała dalej Stolema naigrywać. Będę twoją, jeśli pogasisz tej nocy wszystkie gwiazdy, słyszysz? Wszystkie! Stolem westchnął, a od tego westchnienia pokładły się na ziemię kłosy dojrzałego żyta wokół chaty i połamały na młodych jabłonkach gałęzie w sadzie. Ze spuszczoną głową oddalił się do swej kryjówki w lesie i tam czekał, aż wieczór zapadnie. Gdy na niebie błysły pierwsze gwiazdy i księżyc wzbił się na drzewa boru, Stolem wyszedł ze swej kryjówki. Wspiąwszy się na palcach, jął z całej siły dmuchać na gwiazdy tak, jak się dmucha na świeczki, które wieczór wigilijny palą się na choince. Ale choć za każdym dmuchnięciem gasił parę gwiazd, zostawała ich moc nieprzeliczona i do rana nie można było myśleć o ukończeniu roboty. Zostawił ją sobie tedy Stolem na noc następną. I znowu powtórzyło się to samo. Stolem dmuchał na gwiazdy, dmuchał tak siarczyście,
że aż poczerwieniał od wysiłku i oczy na wierzch mu wyszły, a gwiazd jak nie ubywa, tak nie ubywa. Czeka uparta dziewczyna w chacie na powrót Stolema i obmyśla nowe dla niego próby, a Stolema jak nie widać, tak nie widać. Wreszcie wziął się Stolem na inny sposób. Widząc, że gwiazd po jednej nie pogasi, napędził olbrzymią łapą zza morza chmur i przysłonił nimi jak czarną płachtą całe niebo. Na świecie zrobiło się naraz ciemno i zerwała się burza, jakiej najstarsi ludzie we wsi nie pamiętali. Bałwany z wściekłością biły o brzeg, kładły się drzewa w lesie, błyskawice rozświetlały raz po raz ciemności, a pioruny biły jeden po drugim. Nawet Stolem ukrył się ze strachu w swej norze, a wszakże uczucie strachu było Stolemom całkiem obce. Była to chyba najstraszniejsza burza, jaka nawiedziła wybrzeże, stokroć sroższa od poprzedniej, gdy Stolem górę znosił. A właśnie tej nocy wszyscy rybacy z całej wioski wypłynęli w swych łodziach na połów łososi. Było to doroczne rybackie święto. Połów zaczynał się zazwyczaj wczesną wiosną, a w tym roku wróżył duże powodzenie. Dzień był pogodny i wieczór nic jeszcze złego nie zwiastował. Chórem tedy jęli śpiewać w swych łodziach wesołą piosenkę żeglarską. Oj, żeglarzu, żeglujże całą nockę przez morze, hej, 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 la, 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 la. Całą nockę przez morze, jakże ja mam żeglować, gdy nadchodzi ciemna noc, gdy nadchodzi ciemna noc. Wtem w nocy zerwał się straszny wicher i nagle zrobiło się tak ciemno, jakby kto ziemię okrył czarnym suknem. Morze wzdęło się i zahuczało. Nie wiedzieli żeglarze, że to była sprawka Stolema zakochanego w wojtównie. Padli na kolana na dnie łodzi i jęli się wszyscy modlić do Boga, bo poczuli zbliżającą się śmierć. O świcie burza ucichła, ale połowa rybaków znalazła śmierć w falach morza. Drugiego lata opowiadali rybacy, że widzieli z daleka Stolema błąkającego się na wybrzeżu i załamującego ręce. Kości mu w stawach tak trzeszczały, jakby się łamały wysokie maszty okrętów. Błądził tam i sam, obchodząc z daleka chatę wójtową i nie śmiejąc się do niej przybliżyć. Inne Stolemy wyniosły się dawno do zamorskich krajów i ludzie przestali się już bać, że padną ofiarą ich psot. Stolem, zakochany w wojtównie, trzymał się wioski rybackiej najdłużej, bo ciągle jeszcze żywił nadzieję w swym sercu. Koniec jego był bardzo smutny. Miał on brata mieszkającego po drugiej stronie wiku i żył z nim przez długie lata w jak najlepszej zgodzie. Korzystał z nim nawet wspólnie z różnych przedmiotów gospodarskich. Pewnego dnia potrzebował Stolem siekiery i zawołał na brata z Mierzei, by mu ją przez zatokę przerzucił. Ten jednak tak był zajęty robotą, że nie usłyszał prośby brata. Rozgniewany Stolem dźwignął głaz i cisnął nim w kierunku brata. Ponieważ jednak ze złości nie chwycił go dobrze, głaz wymknął mu się z ręki i wpadł do zatoki, gdzie leży po dziś dzień. Rękę Stolema znać na nim wyraźnie. Gdy Stolem z Mierzei zmiarkował, o co chodzi, przerzucił siekierę z całej siły na drugi brzeg, ale ugodził nią śmiertelnie brata. Krew zranionego zbroczyła wielki obszar nadbrzeżny, tak iż nie wiadomo było długo, gdzie czerwienią się borówki, a gdzie krew olbrzyma. Skoro Stolem z Mierzei przekonał się, że o śmierć przyprawił brata, rzucił się z rozpaczy w głębiny wodne. W ten sposób zginęły ostatnie Stolemy włóczące się na wybrzeżu morskim i śladu po nich nawet nie zostało. Klechdy domowe, toruńskie pierniki.
Czyta Beata Joanna Siniuto. Dawne to były dzieje, bo już 4 wieki minęły od owych czasów, gdy w pięknym mieście Toruniu, słynącym już wtedy z wypieku smakowitych ciast, mieszkał mistrz piekarski Bartłomiej. Szerokiej sławy zażywał. Ciasta wszelkie przez niego wypiekane za najlepsze uchodziły nie tylko w Toruniu, ale i nawet w innych miastach. Co prawda ludzie szeptali, że to Bartłomiejowy czeladnik, młody, śmigły jak sosna Bogumił, takie przewyborne ciasta piec potrafi i że od samego mistrza jest w sztuce bieglejszy. Ale sam Bogumił, o sławę nic nie dbając, tym się nie chwalił. Dobry to był chłopiec, do roboty chętny i w obejściu układny, i zakochany do tego, co nie miara w Bartłomiejowej jednaczce pięknej Ruzi. Była ta Ruzia nad podziw urodziwa. Włosy miała barwy miodu, a oczy błękitne jak niebo w dzień pogodny. Nic dziwnego, że Bogumił z tego zadłużenia w Ruzi jak urzeczony chodził, zwłaszcza, że majster Bartłomiej i jego małżonka pulchna niczym pszenna bułka, imć pani Marcjanna, wcale jeszcze swego zezwolenia na zrękowiny nie dali. A nie dali dlatego, że się za bogatszym mężem dla córki rozglądali. Widział im się zwłaszcza niezmiernie majętny wdowiec, pasomonik, mistrz Pankracy. Tyle tylko, że sama panna nie bardzo Pankrace mu sprzyjała, bo był stary i gruby, a Bogumił był urodny i wesoły jak ptak. Za to znów był biedny, a Pankracy w dostatek wszelki opływał i darami Ruzię obsypywał. A to naszyjniki z bursztynu i srebra przynosił, a to korale niezwykłe od zamorskich kupców kupione, a to wstążki. A raz nawet podarował jej rękawiczki perełkami na wierzchu wyszywane, takie, jakie tylko wielkie damy nosiły. Zaś Bogumił ledwie mógł słodkie ciasto upiec dla swej ukochanej albo przynieść kwiatki zerwane na łące czy w lesie. Któregoś dnia, gdy szedł samotnie daleko za miastem leśną drogą, spostrzegł nad małym jeziorkiem kępkę niezapominajek. Pomyślał, że są błękitne jak oczy jego ukochanej i pochylił się nad wodą. I wtedy spostrzegł, że w wodzie pływa, przebierając trudę łapkami, niezwykle duża pszczoła. Skrzydełka miała zmoczone i bliska już była utonięcia, gdy Bogumił litościwie podsunął jej listek i troskliwie wydobył z wody. Chwilę potem słońce osuszyło jej skrzydełka i pszczoła odleciała z wesołym brzęczeniem. Wtem zdało się Bogumiłowi, że słyszy tuż za sobą jakiś cichy głos. Ni to świergot ptaka, ni to brzęczenie struny. Obejrzał się więc i aż usta otworzył ze zdumienia, bo oto na kołyszącej się gałązce kaliny, niczym na tronie, siedziała maleńka osóbka złocistej koronie. I Bogumił już od razu wiedział, bo niedarmo bajek się w dzieciństwie od starej babki nasłuchał, że nie jest to nikt inny, jak tylko sama królowa krasnoludków. Przyklęknął więc dwornie przed tym królewskim majestetem na jedno kolano, a królowa głosem, co srebrzysty dźwięk sygnaturki przypominał, rzekła: dzięki ci, zacny czeladniku Bogumile, żeś moją ukochaną pszczołę z topieli uratował. Jest to matka pszczelego roju, który miód dla nas w leśnych barciach zbiera. Poddani moi bowiem żywią się tylko miodem złocistym, tak więc oddałeś nam wielką przysługę, że zaś zwykłam nagradzać za przysługi, i przeto słuchaj, co ci powiem. Słuchaj uważnie, bo wielką tajemnicę ci zwierzę. Przetrwa ona przez wiele wieków i zawsze nieść będzie radość i uśmiech. Otóż pomnij, że jeśli oprócz zagranicznych korzeni i przypraw
dodasz do pierników, które wypiekasz, jeszcze i wonnego, słodkiego miodu, smak ich będzie niezrównany. Zaś pszczoły, jako żeś dobry był dla ich matki i krzywdy im nie czynisz, zawsze cię swoim miodem obdarzą. I pomnij też i to, że jeśli rady mej posłuchasz, szczęście już cię nie opuści. Pochylił się czeladnik Bogumił w pokłonie, dziękując królowej krasnoludków, a kiedy podniósł głowę, już jej nie było. Tylko gałązka kaliny chwiała się jeszcze, jakby ptak się z niej przed chwilą poderwał. Przetarł czeladnik Bogumił oczy, bo nie był pewien, czy mu się sen taki dziwny w tym pachnącym lesie wyśnił, czy też naprawdę rzecz tak dziwna się zdarzyła. I tak się tym wszystkim zasumował, że już nawet nie zapominajek nie zrywał, tylko do miasta śpiesznie wrócił. A w mieście zastał ruch i gwar niezwykły na ulicach. Patrzy czeladnik Bogumił, że mieszczanie gromadkami stoją i uradzają nad czymś. Podszedł więc do znajomków i pyta: co się tu dzieje, że taki ruch w całym mieście? Jakże to? Mówią. Nowiny nie wiesz najważniejszej? Że jutro król jegomość, miłościwie całej polskiej ziemi panujący, do Torunia przybywa i że się ludowi toruńskiemu w całym majestacie ukaże i że przybędzie ze swoją królewską małżonką i królewiętami? A to dopiero! Zakrzyknął zdumiony czeladnik Bogumił i co tchu popędził do swojego mistrza. A w kamienicy Bartłomieja już aż wrzało. Mistrz sam się przy dzieży krzątał i ciasto zaczyniał. Ledwie zaś Bogumiła dojrzał, zakrzyknął srogo: a gdzieżeś to bywał? Nie wiesz, że wszyscy mistrzowie piekarscy z całego Torunia co najlepsze ciasta i pierniki szykują, aby króla godnie podejmować. A z czym, że ja się pokażę? Ciasto jeszcze nie zaczynione, a ty nie wiadomo, gdzie się wałęsasz. Na wstyd i pohańbienie mnie narażasz. Wypędzę, jak mi Bóg miły, wypędzę, jeśli mi cias i pierników na porę nie upieczesz. Pokłonił się w milczeniu czeladnik Bogumił i zaraz ku dzieżom podskoczył, aby ciasto na pierniki zaczyniać. Już mąkę przesito przesiał, już korzenne przyprawy naszykował, gdy naraz przypomniał sobie o swej leśnej przygodzie i serce mu zabiło. A gdyby tak spróbować z onym miodem złocistym ciasto wypiec, co by to było? Hej, hej, co by to było, gdyby się tak był mistrz Bartłomiej dowiedział, że jego czeladnik w nocy przy dzieżach się krzątając ciasto dziwnie przyprawia miodem złocistym, a potem w formy co najpiękniejsze je nakłada i do pieca wsuwa. Jedna forma wyżłobiona była w kształcie rycerza, druga w kształcie serca zdobionego kwiatami, jeszcze inna jelenia przedstawia, a jeszcze inna damę strojną. Gdy zaś błękitny poranek nad Toruniem zawisnął, upieczone już były Bogumiłowe pierniki. Potem błękitność poranku zmieniła się w złocistość dnia i niczym drugie słońce zabłysła królewska korona. Gdy król z królową i królewiętami na rynku zasiadł, górując nad ludem i łaskawie poczęstunek toruńskiego ludu przyjmował. Ale dopiero gdy mistrz Bartłomiej na srebrzystej tacy królewiętom pierniki owe z miodem przez Bogumiła upieczone podał, rozległy się okrzyki pochwalne. Jako żywo nic jeszcze tak małym królewnom nie smakowało, jak ciemne, wonne ciasto w dziwnych formach wypieczone. I nawet sam król jegomość raczył spróbować i pochwalić, a potem spytał: któryż to mistrz te pyszności wypiekał? Pokłonił się Bartłomień i na Bogumiła wskazał. Tenże to mój czeladnik, rzekł sprawiedliwie. Pokręcił król jeszcze głową nad oną przedziwną smakowitością piernika i zaraz pisarza koronnego zawołał,
aby przywilej królewski nadany dla miasta Torunia zapisał. Według zaś tego przywileju mieszkańcy miasta Torunia otrzymali po wszystkie czasy prawo wypiekania pierników miodowych i wysyłania ich do wszystkich innych miast, a zwłaszcza na jarmarki do królewca. Działo się to zaś wszystko w roku pańskim 1557 i aż po dzień dzisiejszy mistrzowie piekarscy w Toruniu z przywileju tego korzystają i według bogumiłowego przepisu po dziś dzień pierniki miodowe w przepięknych formach wypiekają. Trzeba by jeszcze tylko na zakończenie rzec, co dalej z czeladnikiem Bogumiłem się działo, ale po cóż opowiadać, kiedy od razu wiadomo było, że wobec królewskiej łaski już nikt nie przeszkodził mu w ożenku z piękną Ruzią i że w szczęśliwości i dostatku będzie żył potem przez długie lata. Klechdy domowe, węgorz na łańcuchu, czyta Beata Joanna Sieniuto. Od bardzo dawnych czasów siwe fale Bałtyku uderzają o brzeg i od bardzo dawnych czasów przybijają do tego brzegu statki okręty. Wiele cudzoziemskich statków zawijało do słynnego na polskim wybrzeżu portu w Pucku. Zagraniczni żeglarze zostawiali w porcie puckim swój zamorski ładunek, a w zamian zabierali bryły złocistego bursztynu i zboże i ryby wędzone, przedziwnie smaczne i pożywne. A bogactwo tych ryb było w Zatoce Puckiej przeogromne. Zwłaszcza łososi i węgorzy było tak wiele, że łodzie rybackie zawsze wracały z połowów pełne po brzegi. Z tego rybnego bogactwa i z handlu z zamorskimi kupcami rosła z dnia na dzień zamożność Pucka. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Pucka ogromnie pysznili się swoim miastem. Jedno tylko mieli zmartwienie, że nie posiada ono herbu. Jakże to być może? Zwołali więc kiedyś radę i z burmistrzem na czele uradzili, że muszą postarać się o herb dla Pucka. Ale jaki to ma być herb, ba? Wiadomo było jedno, że nie byle jaki, wspaniały, jak przystało dla tak godnego miasta. Nic nie mogli jednak dość pięknego wymyślić. Wszystko wydawało im się nie dość dobre. Aż pewnego dnia, gdy tak wielcy zafrasowani radzili nad owym herbem, wpadł do sali ratuszowej pachołek miejski z wołaniem, że do brzegu przybił właśnie statek z dalekich krajów, a na statku znajduje się zwierzę niezwykłe. Takiego nikt jeszcze w Pucku nie widział. Porwali się szlachetni rajcowie i z burmistrzem na czele pobiegli do portu. Rację miał pachołek. Na pokładzie zagranicznego statku w mocnej klatce spoczywał ów zwierz nieznany. Wyglądał groźnie i pięknie. Miał ogromną płową grzywę, a ryk jego brzmiał potężnie jak grzmot. Jakże zowie się to zwierzę? Dopytywali się puczczanie. Zowie się lew i jest królem zwierząt, odpowiadali zamorscy kupcy. Zowie się lew i jest królem zwierząt, powtórzyli z zachwytem rajcowie. Spojrzeli na siebie i natychmiast orzekli. Oto zwierzę godną umieszczenia w herbie naszego miasta. Ale zaledwie wymówili te słowa, stała się rzecz najdziwniejsza na świecie. Z przybrzeżnych wód wyłonił się ogromny łosoś i odezwał się ludzkim głosem. Hola, mości rajcowie, a cóż, to ja jestem coś gorszego od lwa? Jest on co prawda piękny i groźny, ale czyż to nie łososiom zawdzięczacie swój dobrobyt i sławę? Nie umieścicie mnie w herbie swego miasta? Zafrasowali się puczczanie, co robić? Szkoda wyrzec się pięknego lwa, ale łososia też nie można rozgniewać. I rada w radę postanowili tak.
Niech lew i łosoś razem będą w herbie Pucka. Nie przebrzmiały jeszcze ich słowa, gdy wśród fal uderzających o brzeg wypłynął węgorz. — Hej, mości rajcowie! — zawołał z oburzeniem. — Jak to? Zapomnieliście o mnie? A cóż, ja jestem gorszego od łososia. Przecież łowicie węgorzy tyle samo, co i łososi. I ja chcę być w waszym herbie. — Już nie możemy cię umieścić, bo byłoby was za dużo — tłumaczą się zakłopotani rajcowie. — Nie upieraj się, kochany węgorzu. — To tak? — oburzył się węgorz. — To taka wdzięczność? Wobec tego razem z całą swoją rodziną popłynę gdzie indziej i nigdy już do was nie zawitam. Zlękli się rajcowie tej groźby, bo cóż by poczęli bez węgorzy, czym by się żywili i czym by handlowali. I z obawy, aby im obrażony węgorz nie uciekł, przykuli go łańcuchem do puckiego brzegu. Został tam więc już na zawsze z całą swoją rodziną, a w herbie Pucka widnieje lew i łosoś.